Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, z małym uśmiechem na twarzy, ale jestem tak zła i to zła sama na siebie, bo słuchajcie, maluję się drugi dzień i nie mogę znaleźć mojego tuszu do rzęs, ukochanego, ulubionego. I oczywiście, że miałam w zapasie, więc otworzyłam drugi. To jest właśnie ten, ja wracam do niego non-stop. Nie mam żadnych podrażnień, moje rzęsy są pogrubione, wydłużone, czyli spełnia wszystkie moje wymogi, że tak powiem. I nakładam tylko i wyłącznie jedną warstwę, nie wiem, czy będziecie widzieć, bo słońce przyświeciło, więc mogę być prześwietlona. I co, słuchajcie, tak jak pewnie i u Was, kiedy wmalowałam dziś rzęsy, odwracam się i co widzę? Ten, który nie tak dawno otworzyłam, więc teraz mam dwa otwarte, więc ten odkładam, że niby nie był używany, no bo tylko dwa dni. Mam nadzieję, że nie wyschnie tak szybko. A ten zużyję do końca. Ale powiem Wam, że wkurzyłam się, bo nie lubię takich sytuacji. Ale dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Bo jestem bałaganiarzem. Moje biurko znowu jest tak zawalone, że nie mogę nic tam zrobić, więc zabieram się zaraz za nie. W ogóle to ta szuflada, którą widzicie z tyłu, ona się nie dosuwa. Ja nie wiem, coś tam się zepsuło. W zasadzie to ono było zepsute od początku. Tylko jeszcze nie powiedziałam o tym mojemu mężowi. On tam popatrzy i na pewno coś z tym zdziała. To jest stare biurko. Wiecie, że ja kupiłam je z rzeczy używanych, gdzie panie miał na strychu i tam miał taki piękny stół i w ogóle tysiąc rzeczy, które bym zgarnęła stamtąd i żałuję, że wtedy nie zgarnęłam. Bo teraz nie mam do niego kontaktu. Życie. Tak samo jak przeotrzyłam, w ogóle się garbię, ale nie będziecie mnie widzieć, bo o może. Bo stoicie na komodzie. W ogóle to widzę, że zżółkł mi jeden liść u kwiatka i też jestem zła, bo nie wiem, pewnie znowu przelałam i najczęściej właśnie to jest u mnie powodem tego, że uśmiercam moje kochane kwiaty. I co? Dzisiaj będzie coś, nie coś z lumpeksu. Ale też myślę, że zainteresuje Was inną częścią filmu, więc co, do dzieła. W ogóle to chciałabym wykorzystać to, że jest ładna pogoda i umyć przynajmniej to okno tu w sypialni, bo już normalnie powiem Wam, mgła. No mgła. To słońce wpada, bo wpada, ale mgła na tym oknie, jakby, więc chyba pójdę od razu i ogarnę, póki jeszcze mam ochotę, wenę. No bo potem Emila i te życiowe sprawy. Najwyższy czas coś zjeść, bo jeszcze nic nie jadłam, a już jest 10:30. Tak jakoś się zajęłam, to tu, to tam, że nawet nie pomyślałam o tym, że jestem głodna. No ale to moje burczenie już teraz nie może czekać dłużej. Jest herbata z pokrzywy, parówy, aż jedna kromka, ale za to mam dużo sałaty i moich pomidorków, także zajadam, bo och. No i okej, gary pomyte, co nie musiałam myć, to dałam do zmywary, ale tutaj taki piękny stos mi się normalnie zrobił. Za chwilę to, jak już przeschnie, powkładam do szafek i będzie od razu lepiej. A ogólnie w kuchni już jest dobrze. Tam jeszcze stoi się krzesło do góry nogami, bo przed chwilą jeździł odkurzacz. Muszę wnieść też to pudełko ze współpracy. I co? A, i widzicie, tam. Zalali mi moją gazetę. Ktoś po prostu coś tam wylał. I byłam taka zła, ale spoko, nie wyrzucę jej. Będę nadal jeszcze do niej zerkać. Próbuję Was tu ustawić jeszcze, bo słuchajcie, mój swetr nieco się skudłacił i tutaj wjeżdża z pomocą niezawodna golarka Philipsa, to żadna reklama. Ja po prostu potrzebuję, słuchajcie, włosy wciągnę, małego odkłaczenia. Ja się śmieję, że niektóre dziewczyny to się odkłaczają, ale od sierści psa czy kota, a ja widzę te drobne kuleczki po praniu i mnie to tak irytuje. Nie wiem, dlaczego nie zrobiłam tego przed założeniem. Nie pytajcie. Czasem tak jest, że ubieramy buty i czyścimy je na sobie. O, nie widać. A może widać? Tam są chusteczki. Ja właśnie czyściłam przed chwilą buty moje, bo moje Adidasiory z Guessa są nieco potrubowane. W ogóle dajcie mi znać, czym mogę wyczyścić tak na ekstra tą białą... Anka włosy. Białą gumę od butów. Bo wy jesteście tutaj niezawodne, zawsze. Te szafki nigdy nie są zasunięte, słuchajcie, to ja nie wiem, bo tylko mam. Chyba czas zrobić w nich remament i przeglądnąć. Dobra, ja się czyszczę i za chwilę wychodzimy po Emilię. Idę w swaterku, może nie zamarznę. Słuchajcie, jednak nie po Emilię, jedziemy jeszcze po list, bo mam awizo w skrzynce, więc muszę iść zajść na pocztę. I znowu będzie z językiem na brodzie wszędzie. Kurczę! Jeszcze muszę wyjąć wiązanki. Kupiłam wiązanki. Nie, nie będziecie wiedzieć, przyciemniona szyba. Wiązanki są w samochodzie na cmentarz.
A w sumie może ja im wam potem pokażę. Rzucam torbę na zakupy. Tu też już jest wszystko. O, pojemniki do oddania do koleżanki. Dobra, słuchajcie, muszę wyjąć. Widzicie? Są wiązanki na cmentarz. Muszę je wyjąć, bo Emila siedzi z tyłu. Nie, torebka idzie do przodu. Torebka idzie do przodu. Lolo Boga, to będzie vlog z językiem na brodzie. Chyba tak go nazwę. Dobra, zabieram się, żeby wyjąć to. Ja w sweterku. List jest, ale co wam powiem, to wam powiem, że mam dobry czas. 12:12. Emila jest do 5 po wkłudę, także chyba jeszcze zahaczę jakiś sklep. Może zrobię zakupy? Ale takie na jednej nodze? Nie, chyba czekam na nią w ogóle. Dobra, wsiadamy. Słuchajcie, no i wyszło słońce i jest całkiem miło w tym sweterku. A idąc do sklepów, to jest po prostu w tych kurtałkach gorąco. Choćby były nie wiadomo jak cienkie, to po prostu jest raz niewygodnie. Ja nie lubię być taka wyubierana, wybohotana, jak to zawsze mówię. A dwa, że jest mi duszno, słabo i zaraz się pocę i wszystko mi swędzi i wszystko mi wkurza. Także no, może nie umarznę w tym sweterku, choć widzę, że wszystko w kurtkach. No ale tak jak jest słońce, to jest fajnie i tak by mogło być, bo myślałam, że ja sobie ogarnę przynajmniej jedną grządkę. A tymczasem jak będzie tak ciemno, bez słonka, to raczej się mi nie chce grzebać, bo mi zaraz ręce zmarzną i nie będzie to nic przyjemnego, a ja bardzo lubię grzebać w ziemi i chciałabym, żeby to było właśnie w sposób przyjemny. Słuchajcie, mam jeszcze chwilę czasu, ale już nie idę do tego sklepu, bo nie chciałabym na łapu-capu, a sobie po prostu zadzwonię i porozmawiam z osobą, z którą już chwilę nie rozmawiałam. Także nadrabiamy zaległości, jeśli chodzi o znajomości. Zobaczcie, co te przyjaciółeczki sobie narysowały. I macie jeszcze koty, tak? Pokażcie tak. Koty. Piękne koty wyszły tu. Kiedy byście to miały czas? Super, dziewczyny. Emilki, dwie Emilki. Jest promocja teraz na te znicze i słuchajcie, ja z tych zniczy było więcej, słuchajcie, bo ja tam wam tylko pokazałam urywek. Naprawdę jest w czym wybierać, więc jeśli nie oglądacie zbyt późno tego filmu, żeby jeszcze podlecieć, bo myślę, że no fajnie, warto było skorzystać, warto było, słuchajcie, z opieszałością kupować. Ja zdecydowałam się między innymi na takie, tutaj piszę na zawsze w naszej pamięci, ja strasznie lubię te szklane domki i w zasadzie od lat właśnie takie kupuję na swoich najbliższych i w tych domkach jeszcze można było wybrać takie, także wzięłam cztery takie, o widzicie tutaj tylko krzyżyk, minimalistycznie, ale szklany, myślę, że taki dość no fajny, prosty i dość drogo wyglądający, że nie tylko plastik, ale jest i to szkło, ale i tak taki minimalizm nieprzesadzony, ale wzięłam jeszcze też takie, o ogromne, tych wzięłam 8, no i tamtych właśnie 4 i 4 też 8, a tych już tylko 8 nie kombinowałam i słuchajcie, za te za 8 takich zapłaciłam 139 zł tak, i za 8 takich zapłaciłam 119, także fajnie, mamy już kupione też wkłady. I mamy jeszcze takie całkiem małe, bo mamy takich znajomych, wiecie, gdzieś tam znajomych, których nie znaliśmy, nie wiadomo jak mocno, ale jednak lubimy do nich iść właśnie tego dnia, zapalić im i trochę ich powspominać. Także ja myślę, że już mamy tak zamknięte te wszystkie świętych. Ja sama bardzo lubiłam. W sumie dalej lubię no, ten Dzień Wszystkich Świętych, bo ten cmentarz wtedy wygląda naprawdę bajecznie, magicznie. Jest coś magicznego w tych wszystkich zapalonych świeczkach, a zwłaszcza wieczorem. My wieczorem też z mężem właśnie i z Emilą jedziemy. Być może nawet chłopcy też z nami teraz się dadzą namówić i zobaczyć właśnie jak to fajnie wygląda, jak to pięknie wygląda, bo jest jakiś urok, ma cmentarz nocą, kiedy właśnie wszystkie, absolutnie wszystkie, myślę, groby są zadbane z pamięcią i z tą chwilą wcześniej takiego, takiej nostalgii, takiego wspominania, tego serducha właśnie tego dnia. Ja lubię go, bo nie ma wielkich przygotowań, nie ma wielkich bib, nie ma wielkich zjazdów. Jakoś bardziej w takiej
zamyślę. Myślę, że no jest też rewio mody, nie? No bo każdy chce ładnie wyglądać i czasem no ten cmentarz mi się tylko nie podoba, jak te dziewczyny, które mają tak mega krótkie te spódnice, gdzie wiecie, chcą zapalić znicza i... Albo znowu bardzo wydekoltowane i ja myślę, że to tak właśnie ta skromność tu w tego dnia też fajnie jak jest zachowana i bardziej skupimy się na tym, żeby mieć tego znicza, żeby pomodlić się, żeby skupić się nad tą mogiłą, a nie na tym wyglądzie. No ale fajnie, że ludzie dbają o siebie. Dobra, tyle w tym temacie. Chciałam tylko powiedzieć Wam o zniczach, ale zawsze muszę się z czymś rozgadać. Tak jedzeniowo to Wam powiem, że zrobiłam sobie tutaj sos, tu jest reszta mięsa, po prostu miałam sznycle, ale wiedziałam, że nie wykorzystam całego mięsa, więc mówię, dobra, zrobimy to spaghetti i tutaj macie sos z mięchem, tu w ogóle jeszcze ziemniaki, bo dzieci chcą kopytka, one są jeszcze gorące, jeszcze parują, zaraz wyniosę je na zewnątrz, żeby mi przestygły, ja nie wiem, 500 dań można zrobić innych, bo jest i Thermomix, i książki kucharskie, i internet, a u nich są kopytka. No ale po co mam robić coś, czego nie będą jeść, a wiem, że te kopytka znikną w 3 miga. Więc dobra, niech będą kopytka. A tu Wam pokażę, jaką gafę strzeliłam jakiś czas temu, kupując makaron do spaghetti. Tak jest, to nie jest ten zwykły, najzwyklejszy, który ja lubię, bo ja bardzo lubię spaghetti, ale tu kupiłam coś takiego, podejrzewam, że w Biedronce. I zobaczcie, on jest płaski. On nie jest taki okrągły, tylko jest taki płaski i dla mnie jest po prostu beznadziejny. No ale co zrobić, trzeba zjeść. Nie będę marudzić, wykorzystuję to, co jest, czyli mówię, że resztę mięsa. Miałam sos, gotowiec, słuchajcie, gotowiec, ja lubię ten meksykański z Biedronki, już Wam o tym mówiłam. I ten resztę, na szczęście widzicie puste pudełko, resztę tego makaronu, którego na pewno już będę bardziej czujna, po prostu kupując makaron, sprawdzając, czy to nie jest właśnie ten. Mówiłam Wam, że byłam na szmateksie, ale zanim, co to mi tak starczy, ale zanim to byłam jeszcze w Tegim, słuchajcie, chciałam tylko tak po prostu zerknąć. Kupiłam sobie takie coś, co możecie zrobić. Oczywiście, że tak. Ja cię kręcę, ale się zakręcił. Może kogoś po prostu zainspiruję, żeby takie coś zrobić, bo fajnie to wygląda. Bardzo. To jest po prostu kołek na kołku. Nie, kołek kołkiem na sznurku. O. Ale ja za to dałam 8 zł. Przecenione, nie wiem, z 20. No, chyba kogoś powaliło. 20 to bym nie dała, to normalnie bym miała worek opału na zimę, a nie. Ale dobra, 8 zł mogłam dać. Z synkami. Z synkami. Mamy to. Bardzo mi się to podoba. Bardzo duża promocja Emilka woła. Tak, tak, kochani. Bardzo. Ty byś mi takie coś zrobiła. Patrz. Są kołki pomalowane na biało i sznurkami. Nie, nie ma. Zrobiła. Już mi zrobiła. Dobra, nieważne. Co Wam powiem, to Wam powiem. I jeszcze wzięłam takie coś, co mam już u siebie. A ten... To są dwa różne kolory. Ten jest czarny. Aga, to jest ślepo. Dobra, nie. Jest git. Wrzuć. Nie było tego. Wymaszcie sobie to. Tego kolory nosić. Słuchajcie, takie dwie miseczki. Ja takie chyba trzy mam, ale zaraz Wam powiem. Tak, mam trzy. O, tu. Widzicie? I wzięłam te dwie, bo zostały dwie. I no, jak zostały, to trzeba wziąć. A że jesteś zakupoholikiem. Dobra, nieważne. Wzięłam, bo trzeba te ceny właśnie stąd zdjąć. Jak przyjdą goście, daję herbatę, ja nie wyjmuję tego farfocla. Oni sobie sami decydują, czy ta herbata ma być słabsza, czy mocniejsza, bo jeden lubi tak, drugi tak, już bez przesady. Więc po prostu kładę im to na tego, na tą torebkę herbaty. I to tak ładnie wygląda, takie, takie cudne, słuchajcie, takie cudne. Szkoda, że mówię Wam, że szkoda, że tutaj tego nie ma. Nie ktoś to tak nie pomyślał. No ale złego, złego, to ja bym wolała chyba tu, a tu białe? Nie wiem, dobra. Mam dzisiaj bardzo wielkie dylematy. W każdym bądź razie jest bardzo, bardzo ładne to i mam teraz 5 sztuk. Dobra, nie wpadaj do szafki, musisz to umyć i zdjąć te naklejki, bo nie będziesz mogła tego używać, kobito. I przechodzimy do... A, no byłam w Action, ale słuchajcie, znowu były tłumy, ja nie lubię tłumów, więc wzięłam tylko swoje orzeszki, które za chwilę wsypię tutaj do mojej dyńki. I będziemy sobie chrupać, bo choć kto przyjdzie do mnie, to właśnie tak wysypuję
chociażby do takiego czegoś i sobie on chrupie. A jeszcze wzięłam w Tedim taką małą łyżeczkę i za chwilę Wam pokażę, gdzie ja ją umieszczę, bo ja wiem dokładnie, tylko muszę znowu tutaj też półmetrową. Ona jest półmetrowa, ta naklejka, ale jak przyjdzie cenę zobaczyć, patrzcie się. No bo, o, no. 5 zł chyba. A tak w ogóle to ja jestem cała spaghetti. O, tu... Nie pytajcie się, ja tak jadłam żaden makaron, to po całej chałupie fruwał w tej z powrotem. Także jestem uwalona, jakby się ktoś pytał. No niestety, ja jem gorzej niż dzieci. Także za mną byście nie pojedli, bo byście siedzieli pół metra i tak byście byli uwaleni w tym, co ja jem. Ja kocham jeść, jem dość szybko i jem pełną gębą, czy jak się to nazywa. No nie, no, tak o, wiecie, że się po prostu urąbię, choćbym nie wiadomo jak uważała, to jestem wiecznie. No dobra, teraz jeszcze Wam powiem tak, byłam na Szmateksie i ja nie wiem, co mi do łeba strzeliło, bo słuchajcie, wiecie przecież, jak mnie już oglądacie od dłuższego czasu, że ja nie lubię golfów, bo golfy jak nie opinajdę mnie tak dużo, że umieram. Ja nie mogę wtedy złapać powietrza, ale to chyba już z wiekiem przychodzi, bo ja wczoraj jak zobaczyłam te golfy, to powiedziałam, o Boże, jakie ładne, o jakie fajne. I ja już wiedziałam nawet, do czego je ubiorę i stwierdziłam, biorę. Oczywiście, jakby żyła moja mama, to ja bym jej kupiła wszystkie kolory tęczy, bo ona z kolei lubiła bardzo golfy i często jej kupowałam golfy. I właśnie na Szmateksie, nie? I ona, no ona kochała, zresztą wszyscy, co znają moją mamę, to na pewno znacie ją właśnie w zimie z golfa. I co? Jest taki przepiękny, granatowy. One mają właśnie te prążki. Fajne jest to, że są naprawdę dłuższe, więc a gdzieś tam wygibasy i ten, i mi pępek nie wyskoczy, ani nerki, więc wszystko to będzie przykryte. Bardzo ładnie to wygląda i chyba nie będę musiała ich, no dobra, tego będę musiała trochę odkłaczyć, ale widzieliście, że ja mam moją maszynkę, więc ona sobie tu poradzi. No zobaczcie na ten kolor, przecież on jest po prostu obłędny. Tak to jest golf. O, i on ma nieco mniejszy ten prążek. Mega rozciągliwe dziewczyny, także luz, bluz. I tu jest kolejny. No, po prostu jak zobaczyłam te kolory, to się jest. Oczywiście było ich więcej, słuchajcie, było ich więcej, ale mówię, dobra, weź już babo, nie szalej. Nad tym się zastanawiałam, ale wymierzyłam wszystkie i stwierdziłam, dobra, bierę. Bo fajnie będą wyglądały pod jakąś kurtkę cieńszą, mam taką, która, wiecie co, rękawy. Ja mam te, ja jestem szczupła, ale tu te łapy, to mam taki kawał i zawsze tak miałam. I po prostu gniecą mnie swetry i to tak, gdzie jest jeszcze jeden sweter? Przecież brałam jeszcze jeden, dobra, jest. Dobra, już myślałam, że po prostu nie wzięłam, ale wzięłam. O, taki, i to jest identyczny, jak ja mam ten zielony, który miałam tutaj, o ten. Ten. Ciekawe, on też jest z Kropa? Nie, to nie jest identyczny, to tamten jest identyczny, nie, to jest Primarka. Dobra, wróć. Ten brązowy, który kupiłam, pytałyście się, to on był z Kropa. A teraz mam identyczny, zobaczcie tylko, biały. To też jest 30XS. Tylko on miał tutaj, no, trochę jest przyżółknięty. Ale ja to wypiorę i myślę, że się wszystko pięknie, ładnie spierze. Lubię te swetry, tu właśnie jest ten dekolt, ale pod niego taka koszulka jak dzisiaj wygląda to bardzo dobrze, nawet w taki pochmurny, zimny, gwizdający dzień nie masz tej szyi na wierzchu. Wzięłam sobie jeszcze coś z myślą o mojej ramonesce, czyli takie dłuższe futerko, bo ja mam, ono ma sznurek, a może by zamknęła tę szafkę? Ono ma sznurek, to jest futerko z Amisu i ono będzie właśnie bardzo fajnie wyglądało narzucone na tą moją, na co? Ramoneskę. Kto leci, bo będziecie widać, Fifek, będziecie widać Filip, bo, o teraz możesz przelecieć. Filip nie lubi być na nagraniach, stąd właśnie zasłaniam, żeby go nie było widać. Dobra, jesteś bezpieczny. Słuchajcie, ono jest takie dotąd. Także pupę mi zakrywa, a ramoneska jest krótsza. I właśnie fajnie będzie wyglądało, żeby to nie było, wiecie, trochę tam będzie zimno, to... Ale nawet tak, wiecie, na białą koszulę, to tak ładnie wygląda. Mi się zawsze właśnie marzyło takie dłuższe, a mam tylko krótkie. Tam ma już to, trochę sobie zawiązałam. Ja już oczywiście sprawdzam kieszenie, czy wszystko gra. Czy ono się w ogóle zapina? A ma haftki. No. Ma, po całej długości haftki. Dobra. Tak więc jak coś będę mogła się nawet zapiąć. Bardzo ładne to futerko. Ono ma takie prążki. O, widzicie? Przeszycia jakby.
Bardzo, bardzo. I za te wszystkie rzeczy dałam 100 zł, 106 zł. Także to nie było tak tanio, no ale... no ale co, coś kupiłam i podoba mi się. Już dawno nie byłam nigdzie na Szmateksie. Wy mi tutaj wysyłacie, słuchajcie, zdjęcia, nagrania waszych łupów. No dziewczyny, powiem wam, jesteście mistrzami teraz. A teraz pokażę wam, gdzie zamierzam zameldować tą łyżkę. W sensie powiesić i będzie, myślę, fajnie wyglądało. Chodźcie. No i lecimy na Szczecin. Słuchajcie, tu myślę jeszcze... O Jezu, przepraszam was bardzo. Dopasować właśnie tą łyżeczkę. W zasadzie to chciałabym ją tak tu powiesić. Tak ping. Czy wy tam widzicie? O, tak. A może tak, żeby to rozświetlić jeszcze bardziej? Może tu. I będzie widać na tle tego talerza. Bo ona właśnie też ma taki czarny wzór. Biała jest. Tak ładnie by to wyglądało. Myślę, od razu po prostu jak zobaczyłam tę łyżkę, to pomyślałam, że tu ją wtrynię, a jeszcze się zmieści. Więc tak fajnie. No nie wiem, sami mówcie, czy fajnie, czy nie, ale tak, ja tak lubię te pierdolety. No i właśnie jak tutaj jeszcze ta łyżkę, taka mała łyżka, a zrobi robotę. Tylko muszę znaleźć sznurek, bo oczywiście ja chcę ten sznurek taki, chcę mieć taki sam, żeby już nie było namieszane nie wiadomo co. Nigdzie nie jadę, ale po prostu jestem, pracuję w tym ogródku, tylko chciałam się do was jeszcze odezwać i tak myślę, że chciałabym zrobić jednej z dziewczyn, która nagrywa, taką małą niespodziankę. Chciałabym was prosić o to, żebyście zajrzały na kanał Agnieszki. Kanał nazywa się To. Tylko, kropka, ja, kropka. Napiszę wam to, żebyście mogły wygooglować, znaleźć właśnie na YouTube. Jest to Agnieszka, jest prześliczna dziewczyna. Uwielbiam ją za to, że ma ogromne serce dla zwierząt, słuchajcie. Stworzyła fantastyczne miejsce. Jest bardzo, bardzo pracowita, to jest tak. No mówię, że jest śliczna, ale jest też bardzo, bardzo zaradną dziewczyną z tego, co widzę. I jest też mamą, słuchajcie, ma córeczkę, troszkę ma na imię Marysia, chodzi do przedszkola i tutaj Agnieszka jest, słuchajcie, bardzo, bardzo osobą prawdziwą. Ona pokazuje to, co robi, jak robi i tak jak mówię, właśnie zajmuje się ogromem zwierząt, jak dla mnie to jest ogrom zwierząt już, bo ma i kaczki, ma strusia, słuchajcie, nie pamiętam jak ten struś miał na imię, bo każdy z jej zwierząt ma imię, wiem, że kot jest Filip i pamiętam, że, poczekajcie, kto tam jeszcze był, kaczka była Dawid, słuchajcie, no nie jestem w stanie tego wspamiętać, ale naprawdę ma ogromne serducho i wkłada ogrom pracy, bo ona pracuje zawodowo, jest mamą właśnie Marysi i oprócz tego właśnie jeszcze ma ten swój zwierzyniec, bo ma kurki tak przy swoim domu, jak jeszcze właśnie przy miejscu pracy. Jeśli was zaciekawiłam, a obiecuję, że to jest osoba bardzo autentyczna, to idźcie, pozdrówcie ode mnie Agnieszkę, bo myślę, że będzie jej bardzo miło. No i oczywiście tutaj myślę, że też pomogę jej choć troszeczkę, żeby jej te statystyki ruszyły. Oczywiście wesprzyjcie, jeśli wam się spodoba kanał, subskrypcją, zostańcie u niej. Ja tam dzisiaj zerknę, może nie dzisiaj, jutro, czy ktoś z was przyszedł, przywitał się w komentarzu. No będzie mi strasznie miło, że znowu mogę komuś po prostu mniejszemu kanałowi pomóc, bo wiecie, że ja od czasu do czasu właśnie, jeśli ktoś mnie... Jeśli kogoś polubię, jeśli zobaczę, że on jest prawdziwy, autentyczny, bo ja właśnie takie treści najbardziej lubię, to tutaj też właśnie tak Agnieszka jest i no chciałabym, żebyście poszły, żebyście zobaczyły. Mam nadzieję, że wam się spodoba i że zostaniecie u Agnieszki na dłużej. Upchałam was w trawy. Ja sobie tutaj dalej sprzątam. Powiem wam, że jest tak miło, ja się tak cieszę, że ja mam ten kawałek tego ogródka, że ja sobie mogę tutaj trochę pooddychać, pogrzebać, uspokoić się, ucieszyć się, nie wiem, uciszyć się, wyciszyć się, pokontemplować i mówię, ja bym strasznie chciała, żebyście wy mieli taki kawałeczek gdzieś tam, żeby jednak, jak lubicie oczywiście, bo ja wiem, że wszyscy, nie wszyscy lubią grzebać w ziemi,
ale jeśli sobie marzycie o tym, to ja Wam naprawdę serdecznie życzę, polecam tego, żebyście mieli ten swój kawałek ziemi. I co, ja się z Wami będę żegnać. Dziękuję Wam za dziś. Oczywiście proszę Was o łapki w górę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Strasznie miłe było na przykład to, jak jedna z Was dzisiaj napisała, że nie ma dnia, żeby o mnie nie myślała. To słuchajcie, takie... no coś niewiarygodnego. Także dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was wszystkich i widzimy się już w piątek. Nie prześlę Wam buziaczka, bo mam rękawice na rękach, ale pomacham. Pa!